Śledziem Anno Domini 2009 zostaje... Nie. Aleksander Grat! Czas przedstawić Państwu zwycięzcę. Plebiscytu publiczność. Tak, żeby osoba, która wygrała, odpowiadała za urbanistykę miejską, to krawężniki byłyby niższe o 50%. A każdy budynek użyteczności publicznej miałby obowiązkowo windę. Na szczęście dla niepełnosprawnych i zniedołężniałych jest prezesem Stargardzkiego TBS. Piotr Męc. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem naprawdę wzruszony tym wskazaniem publiczności. Myślę, że publiczność tak postrzega tę rzeczywistość naszą dzisiejszą, jak o tym mówiłem poprzednim razem, że czas zacząć również zwracać uwagę na inne wartości, na to, żeby nam się wszystkim, również tym słabszym, dobrze w Polsce, w naszych miastach żyło. Bardzo dziękuję publiczności, bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom z samorządów, z organizacji pozarządowych i z mojej firmy z TBS. Dziękuję bardzo. Zapadła decyzja, nie da się ukryć. A więc Szczupakiem 2009 został Jan Profesor Dubiński. Profesor Jan Lubiński, Szczupak 2009. Państwo wiecie, co można w takiej sytuacji myśleć i czuć, bo pewnie byście podobnie reagowali do mnie. Tak właściwie nie bardzo wiadomo, co powiedzieć, bo co się nie powie, to jest właściwie źle tak naprawdę. Ale i ja chcę powiedzieć jedno, że ja naprawdę jestem pełen szczerego podziwu w zasadzie dla tych wszystkich osób, które tutaj były. I jeszcze raz chcę podkreślić, że tak naprawdę wolałbym, żeby to był Szczupak dla 10 osób. Zdecydowanie bym to wolał. I powtórzę ci jeszcze, że ja sądzę, że tutaj wszyscy mamy bardzo podobne też odczucia takiej potrzeby bardzo mocnego, głębokiego budowania, głębokiej, zdeterminowanej kreatywności i głębokiej wiary w to, że to naprawdę można potraktować też jako miejsce wybrane na tym globie do tworzenia rzeczy najlepszych. Dziękuję bardzo.